Jesień i wrzesień to dobre miesiące, aby sadzić rośliny cebulowe. Ja dostałam tutaj bardzo niespodziewany, piękny prezent od Państwa, którzy zwiedzili nasz ogród. Bardzo mi przykro, że Państwo nie zwiedzili naszego ogrodu w ubiegłym roku, gdy przyjechaliście na festiwal Panonikę, który odbywał się jeszcze wtedy w Barcicach, ale my we wrześniu zazwyczaj zawsze gdzieś podróżujemy w poszukiwaniu inspiracji, nowych roślin i w ogóle, żeby zobaczyć świat. Bardzo się cieszę, że w tym roku nam się udało, ponieważ my wyjechaliśmy troszeczkę wcześniej, a Panonika tym razem odbywała się w Myszcu, a więc było bardzo blisko i mogliśmy się spotkać. Bardzo dziękujemy Państwu z Jaworzna, którzy przyjechali na festiwal Panonikę i do naszego ogrodu na motorach. I dziękuję za ten piękny prezent. Roślinki cebulowe, są to czosnki ozdobne, czosnek gladiator. Bardzo dziękuję i jest mi trochę przykro, że nie mogłam się odwdzięczyć. Mam nadzieję, że w następnym roku wybiorą się Państwo samochodem na festiwal Panonikę do naszego ogrodu, a my postaramy się tak zorganizować swój czas, aby podczas festiwalu, który będzie się właśnie odbywał w miejscu Panonika, nie wyjeżdżać, żeby właśnie tutaj w miejscu być, żebyśmy się mogli spotkać i nie wiem, jaka czerwona roślina się Państwu podobała, zwłaszcza Pani z Jaworzna. Zgaduję, że hibardes himalajski, ale nie mam pewności, czy o tę roślinę chodziło. Szkoda, że nie mogłam się również ja z Państwem podzielić. Bardzo dziękuję za ten piękny prezent. Bardzo dziękuję za odwiedziny. Było bardzo przyjemnie spędzić z Państwem czas, porozmawiać i myślę, że w następnym roku się zobaczymy. Zapraszamy Państwa serdecznie do naszego ogrodu i oczywiście na festiwal Panonikę, który mam nadzieję będzie również odbywał się w następnym roku w Myszcu, a więc jest to, mówiąc krótko, w zasięgu ręki. A teraz, skoro już jesień, będę sadziła te przepiękne cebulki. Ja bardzo lubię taki kolor niebieski, mówiłam to już Państwu nie raz, nie dwa. I kolor żółty. Dlaczego niebieski i żółty? Niebieski dlatego, że generalnie w ogrodzie niebieskiego koloru jest mało, a żółty dlaczego? Dlatego, że rozświetla ogród. Gdy są dni takie pochmurne, ciemne, to żółte kolory rozjaśniają właśnie ogród. A jesień to już takie niestety ciemniejsze dni. Wcześniej zapada zmrok, przede wszystkim poranne i wieczorne mgły, które krążą tutaj po okolicy, nic nie widać, a właśnie żółte kwiaty rozjaśniają wtedy te szare, bure miejsca. No i oczywiście zimą, ale zimą już Państwu mówiłam, jakie mamy rośliny na żółto kwitnące i będę oczywiście wszystko na bieżąco pokazywała, a teraz zajmę się sadzeniem cebulek czosnków. Ja mam tutaj też posadzone czosnki różne odmiany, dlatego będę się starała sadzić tak, aby nie posadzić na tych starych czosnkach. Jeszcze tych nie wycinałam. To jest czosnek główkowaty. Też Państwu pokazywałam, jak on przepięknie kwitnie. Dlaczego nie wycięłam? Bo mi się podoba. No jest taki suchy, może niektórym wydać się nieciekawy, ale mnie się bardzo podobają te suche. Ale wkrótce nastanie czas wycinania. A więc zaczynam tutaj sadzić te piękne cebulki, ten piękny prezent. Wzięłam sobie jak zwykle nożyczek, ale są tutaj dziurki, więc będę musiała sobie poradzić inaczej. Piękne, dorodne cebulki. Cebulki czosnków sadzę na trzykrotną głębokość cebulki. Czyli tak jak wszystkie inne cebulki narcyzów, szafirków. Nie sadzę za głęboko, ale też nie sadzę za płytko. Tak dokładnie, trzykrotna wysokość można sobie policzyć. Raz, dwa, trzy. Czyli mniej więcej jest to cała ta łopatka. Jeżeli cała łopatka wejdzie do dołka, to można już nie sadzić cebulkę.
Tych cebulek jest 7. Bardzo piękny prezent. Cebulki czosnków ozdobnych już posadzone. Piękny prezent rośnie w ziemi i czekamy na jego kwiaty w maju, bo w maju kwitną czosnki ozdobne. Mają przepiękne, duże, kuliste kwiaty, w zależności oczywiście od odmiany. A my czekamy na Państwa z Jaworzna w naszym ogrodzie w przyszłym roku. Podczas festiwalu Panonika już nigdzie się nie wybieramy. Tak zaplanujemy swój czas, aby spędzić go tutaj z Państwem w ogrodzie. Zapraszamy więc serdecznie Państwa z Jaworzna do naszego ogrodu, ale też Państwa, którzy oglądają nasz kanał, również zapraszamy. Do zobaczenia w następnym roku i dziękujemy serdecznie za ten piękny, nieoczekiwany prezent.